Nam w Polsce włącza się od razu taki element zakochania w piłkarzu, kiedy widzimy taki drobny taki zaczątek magii. Tej magii u Josue jest naprawdę bardzo dużo. Legia Warszawa na wiosnę zagra w europejskich pucharach i to jest najważniejsza informacja tego dnia w Warszawie. Warszawianie dzięki zwycięstwu 2-0 z AZ Alkmaar zapewnili sobie ten awans. No i zagrają w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z jednym z trzecich zespołów z Ligi Europy. Przemek Ofiara, witam Was serdecznie. Będziemy sobie na emocjach dyskutować z Kamilem Heppenem. Cześć Kamil. Tak, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Emocji nie brakuje, bo w tym roku reprezentacja Polski i Was i nas mocno zawodziła. Mocno zawodziła, to tak delikatnie mówiąc. Natomiast warszawska Legia, w przeciwieństwie do tego, co pokazuje w Ekstraklasie, bo to Mistrzostwo Polski się oddala. Mistrzostwo Polski, którego kibice oczekują i nawet kiedy piłkarze po meczu podeszli do trybun i dziękowali kibice piłkarzom, piłkarze kibicom, no to padło ze strony kibiców żądanie mistrzostwa, żeby Mistrzostwo Polski zdobyć. Natomiast w Lidze Konferencji Europy, czyli w europejskich pucharach, Legia Warszawa jest zupełnie innym zespołem. Tak, bardzo solidne wprowadzenie, bo chciałem tylko zaznaczyć, że kiedy zacząłeś mówić o reprezentacji Polski, o tym zawodzie, to miałem dodać, że Legia Warszawa dzisiaj nie zawiodła. Legia Warszawa dzisiaj była piękna, była wspaniała, będzie grała na wiosnę w pucharach, ale faktycznie w Ekstraklasie wygląda to dużo gorzej, więc w końcu dzisiaj kibice Legii mieli okazję, żeby się cieszyć, żeby świętować. A co do tego żądania kibiców, no to piłkarze Legii chyba też sami z siebie wiedzą, że grają o mistrzostwo, że w Legii trzeba grać o najwyższe miejsca, bo i Yuri Ribeiro, i Rafał Augustyniak, którzy pojawili się w zonie po meczu, powiedzieli, że teraz najważniejsze nie jest świętowanie po tym meczu, tylko regeneracja i dwa najbliższe mecze z Krakowią, gdzie chcą zdobyć 6 punktów, żeby w tej tabeli ligowej jeszcze się włączyć do walki o mistrzostwo, bo tak jak słusznie zauważyłeś, no Jagiellonia, Śląsk uciekają, ta sytuacja Legii wygląda coraz gorzej, strata jest coraz większa, więc fajnie, cieszymy się my, no bo jednak Polska potrzebuje przedstawiciela w Europie. Rok temu piękna przygoda Lecha Poznań, teraz zapowiada się, że Legia Warszawa może mieć równie piękną przygodę. Jesteśmy w trakcie meczu Rakowa, no niestety on zaczął się fatalnie, ale zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że jak będziecie nas oglądać, to już będzie awans, ale no ciężko to wygląda. Po pierwszej połowie się nie zanosi, chociaż na szczęście Sporting objął prowadzenie w tym równolegle rozgrywanym meczu, więc może w drugiej połowie szczęście się uśmiechnie do Rakowa, bo chyba na szczęście musimy głównie liczyć, ale my jesteśmy w Warszawie, my cieszymy się tym, co się wydarzyło na Łazienkowskiej, bo musimy sobie chyba powiedzieć wprost, że to był perfekcyjny mecz Legii. Alkmaar niby wyglądało lepiej piłkarsko, było widać tą technikę, to wyszkolenie właśnie techniczne, ale nic z tego nie wynikało. Alkmaar nie miało tak naprawdę żadnej sytuacji. Nawet patrzyłem sobie po meczu w tak zwane oczekiwane gole. Alkmaar miał bodajże 15 setnych, a Legia ponad 1, więc całkowicie zasłużone zwycięstwo Legii i w końcu Legia zagrała solidnie w defensywie, bo to była największa bolączka w tym sezonie drużyny Kostyrunia-Icia, a dzisiaj cały ten blok, cała drużyna zapracowała na solidną dziesiątkę. Ja uważam, że to był taki pewny mecz Legii, to było takie zwycięstwo pewne, niewymęczone, niewyszarpane, ale zwycięstwo zespołu dojrzałego, zwycięstwo zespołu, który wie, czego chce, z rywalem, który miał trochę, mam wrażenie, spętane nogi. Chociaż na początku dyskutowaliśmy sobie, że no kurczę, ci piłkarze Alkmaar mają umiejętności, te podania na jeden kontakt, te wyjścia, ta gra kombinacyjna, to wyglądało bardzo ładnie, no, początkowo lepiej niż u piłkarzy Legii. No ale potem Legia po prostu rozjechała ich taktyką i też podejściem do tego spotkania. Zdecydowanie wygrała drużyna dojrzała z namiastką takiego geniuszu w postaci Josue. Szaleństwa, tak? I szaleństwa, bo nawet po tej pierwszej asyście sędzia upominał Josue. Nie do końca zauważyłem, o co tam chodziło, ale to tylko pokazało, że Josue, jak to Josue, po prostu bardzo żył tym wszystkim, co się dzieje na boisku. Dzisiaj był prawdziwym liderem Legii, prawdziwym kapitanem. No tak naprawdę chyba jemu Legia głównie zawdzięcza to zwycięstwo, no bo takie piłki posłał do Ribeiro i Kramera, że oni nie mogli już tego zmarnować. Faktycznie Alkmaar, to co właśnie powiedziałem, wyglądało trochę lepiej, jeżeli chodzi o jakieś takie walory techniczne, ale skoro nic z tego nie wynika, no to okej, niech sobie rozgrywają piłkę do tego 16 metra, do pola karnego, bo Legia pokazała, że nie tylko to się liczy, a mając takiego zawodnika jak Josue, no to wystarczy znaleźć troszeczkę wolnej przestrzeni, dać mu tą piłkę, żeby miał trochę wolnego miejsca bez rywala na plecach czy obok siebie, no i pokazał dwa razy, że gra na tym najwyższym poziomie, że zasługuje po prostu na to, żeby Legia grała na wiosnę w pucharach, chociaż też
śmialiśmy się, że mówimy o wiośnie, a tak naprawdę może się okazać, że już w lutym będzie po pucharach, gdzie jeszcze może leżeć śnieg, ale mamy nadzieję, że Legia pójdzie śladami Lecha Poznań z zeszłego sezonu. Znowu do tego nawiążę, bo skoro Lech mógł grać w ćwierćfinale Ligi Konferencji, to dlaczego nie Legia? No, w Polsce włącza się od razu taki element zakochania w piłkarzu, kiedy widzimy taki drobny taki zaczątek magii. Tej magii u Josue jest naprawdę bardzo dużo i to nie są tylko te dwie piękne asysty. Tamtych ciasteczek było dużo więcej. No, mamy w Ekstraklasie, mamy w Legii czarodzieja tutaj. Trudno się oszukiwać. Oczywiście nie każdy Josue lubi. W Warszawie go kochają, poza Warszawą troszkę mniej. Natomiast trzeba przyznać, że no, mamy zawodnika klasy bardzo wysokiej. Nie powiem europejskiej czy światowej, bo gdyby był zawodnikiem klasy europejskiej czy światowej, to by w Legii nie grał. Mam wrażenie, że gdyby był nieco szybszy, no to grałby w znacznie lepszym klubie i kosztował miliony euro. Natomiast na konferencji prasowej trener AZ Alkmaar dostał pytanie, którego piłkarza, gdyby mógł wziąć z Legii, wziąłby. Od razu odpowiedział kapitana i koniec. No, wydaje mi się, że nie mogło być innej odpowiedzi, zwłaszcza po tym dzisiejszym meczu, bo faktycznie ciężko sobie wyobrazić, jak mogłaby Legia wygrać ten mecz, gdyby właśnie ten geniusz Josue. Tak samo Yuri Ribeiro, spytany w Mixzone o to, na ile ocenia te asystę Josue w skali od 1 do 10, bez zastanowienia powiedział, że na 10, że to po prostu była perfekcyjna piłka. No, śmialiśmy się już na trybunie, że tak naprawdę to bardziej Josue strzelił gola Ribeiro niż Ribeiro go strzelił, bo też z tego, co tam widziałem na szybko, to prawdopodobnie Ribeiro niewiele zmienił torlotu tej piłki, no ale bramka jest jego, cieszył się bardzo po tym trafieniu, a my się cieszymy z tego, że takiego piłka, że jak Josue możemy oglądać co 3 dni obecnie, bo może faktycznie troszeczkę odstaje, jeżeli chodzi o te walory szybkościowe, ale też nie możemy zapominać, że jednak on grał w reprezentacji Portugalii, więc to nie jest tak, że to jest piłkarz, który odbił się od... Znaczy, okej, no może trochę się odbił, skoro już nie gra dalej w tej reprezentacji i trafił do Legii, ale skoro tam chociaż na chwilę trafił, to pokazuje, że zawsze miał ogromny potencjał i należy po prostu cieszyć się z tego, że możemy go podziwiać na polskich boiskach, bo wydaje mi się, że tak z roku na rok coraz więcej jest takich kozaków w polskiej lidze i też pokazują to w końcu wyniki. W końcu nie ma tego popularnego bolesnego spotkania, zderzenia z pucharami europejskimi. Tylko w końcu co sezon możemy cieszyć się naprawdę grą polskich drużyn. Jak nie Lech, to Legia. Może się jeszcze okaże, że w tej drugiej połowie Raków też dołączy do Legii w Lidze Konferencji. Czekamy na losowanie, które już w poniedziałek, bo też nie ukrywajmy, bardzo dużo będzie zależało od szczęścia w losowaniu. Potencjalni rywale mogą być z tej najwyższej półki, mogą być też trochę słabsi. No i... Ale też trzeba przyznać, Kamil, że grupa, do której trafiła Legia, to była arcytrudna grupa i mam wrażenie, że to była jedna z bardziej wyrównanych, jedna z bardziej trudniejszych grup. Samo AZ Alkmaar, które dzisiaj zostało dosyć łatwo przez Legię pokonane, pamiętamy i wy też pewnie pamiętacie, w poprzednim sezonie grało półfinale Ligi Konferencji Europy, więc to nie są ogórki. No, po losowaniu wydawało się, że Legia będzie grała ze Żlińskim o trzecie miejsce i że no, dwa są zarezerwowane dla Aston Villa i AZ Alkmaar. Zaczęło się od pięknego zwycięstwa z Alkmaar. Potem był ten pamiętny mecz, na którym zresztą byłeś w Alkmaar, gdzie i wynik się nie zgadzał, i zachowanie gospodarzy z Holandii się nie zgadzało. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą konsekwencje, czy w ogóle one będą. Potem bardzo ważne zwycięstwo w Bośni ze Żlińskim, bo tamten mecz był arcytrudny i teraz możemy sobie tylko pomyśleć, że gdyby tam się nie udało wyszarpać tego zwycięstwa, to dzisiejsze nastawienie byłoby zupełnie inne, bo nie wystarczałby remis. Legia nie mogłaby zagrać tak dojrzale, tak spokojnie, jak dzisiaj zagrała, tylko musiałaby walczyć za wszelką cenę. Na szczęście ten dwumecz z mistrzem Bośni się udało wygrać. No i w Birmingham też Legia powalczyła, a dzisiaj udowodniła, że zasłużenie wychodzi z grupy z naprawdę dwoma europejskimi zespołami. Tak, cieszy nas to przede wszystkim, że po tym roku pełnym degrengolady, żenady, kompromitacji i ile tam jeszcze słów w synonimach można znaleźć, mamy okazję do uśmiechu, do radości, do tego, żeby no, świętować zwycięstwo. Czy się jest kibicem Legii, czy się nie jest kibicem Legii, to myślę, że warto to świętować, bo to polski zespół zdobył przede wszystkim punkty i jeżeli ktoś nie jest też kibicem Legii, no to potem jego klub może na tej całej punktacji UEFA skorzystać po prostu. Może się okazać, że na przykład za 2-3 lata nagle będą dwa zespoły polskie grały o Ligę Mistrzów, jeżeli dalej będą polskie drużyny sobie tak radziły jak Lech czy Legia, więc trzymamy kciuki niezależnie, czy jest się z Warszawy, z Łodzi, z Krakowa, z
Poznania. Po prostu niech przedstawiciele Polski w pucharach grają jak najlepiej i niech to wygląda tak już teraz co sezon, że właśnie będziemy mieli na wiosnę stałego przedstawiciela, bo po prostu Polska na to zasługuje jako 40-milionowy naród, kraj, żeby jednak te drużyny nie odpadały w fazie grupowej albo w ogóle w eliminacjach, co przecież też się zdarzało, bo kilka ostatnich sezonów przed tym wyczynem Lecha, czy wcześniej Legii, czy Sława Michniewicza, no to jednak nie były zbyt wesołe sezony. No właśnie, 40-milionowy naród zasługuje też na to, żeby wygrywać z Mołdawią, ale to już jest rozmowa na inny moment. Kamil, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję, przede wszystkim dziękuję piłkarzom Legii za ten wspaniały wieczór. Tak jest, dziękujemy również Wam. To jest kanał Super Express Sport na YouTubie, jesteśmy też na Facebooku. Oglądajcie nas, subskrybujcie, lajkujcie łapkami w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Cieszymy się ze zwycięstwa polskiego zespołu, cieszymy się, że na wiosnę będziemy mogli śledzić europejskie puchary tutaj w Polsce na Łazienkowskiej. Przemek Ofiara, dzięki, cześć.